Moja mama była niezwykle ciepłą, kochającą, taką maminową mamą. Ona bardzo dbała o to, żeby był ten prawdziwy dom. Pamiętam ją, jak cały czas, nie wiem, robi wekuje, a to czereśnie, a to wiśnie, albo wybiega w koszuli jeszcze nocnej do ogródka, zobaczy, czy już jakieś roślinki wzeszły. Zawsze chciała mieć rodzinę i dążyła do tego, bo to, oprócz tego, że jej wielką pasją była oczywiście muzyka, to była tradycjonalistką. I dzieci były dla niej ważne. Ja byłam wyczekana, wyniuchana, w ogóle czekała na córkę. I jak się urodziłam ponoć, to była najszczęśliwsza na świecie. Odgarniała mnie z tych becików i mówiła, zobaczcie, ja naprawdę urodziłam córkę. Także być kochanym dzieckiem, pożądanym dzieckiem, to jest naprawdę coś pięknego. Czasem do naszych głów wracają takie flashbacki. Jakie wspomnienie z mamą miałabyś w głowie, gdybyś miała przywołać takie, które najczęściej pojawia się właśnie w środku ciebie? Mama krzątająca się po domu. Pamiętam, że mama żadnej pracy się nigdy nie bała. Jeżeli był remont w domu, to nosiła wiadra z gruzem. Przybijała gwoździe. W związku z tym, że wcześniej straciła tatę, dziadka, to nauczyła się być, była najstarszą też siostrą i przyjęła rolę jakby ojca, więc szybko zaczęła zarabiać pieniądze, szybko pomagała też młodszym siostrom, też ich ubierała je, doglądała i wspomagała finansowo, więc była z jednej strony taka odpowiedzialna z tej roli takiej ojcowskiej, a z drugiej strony była bardzo kobieca, bo poznaję mnóstwo jej przyjaciół. Dzisiaj, zwłaszcza gdy sama śpiewam, to dużo ludzi mi mówi, Boże, jaką ty miałaś matkę. I to jest jeden po prostu tekst, który się powtarza. Boże, jaką ty miałaś matkę. Nie dość, że słyszę, że była najpiękniejsza i mnóstwo facetów się w niej kochało. Mówiło się, że to były najpiękniejsze nogi estrady. No to z drugiej strony ludzie mówią, że to był też człowiek anioł, że nigdy nie zadzierała nosa. Dla niej każdy człowiek był ważny. Niezależnie od statusu, roli, zawsze potrafiła przyjść, czy widziała, że ktoś jest w potrzebie, to pomogła. Czy ktoś jest głodny, to przyniosła coś do jedzenia. Więc z opowieści kreuje mi się jej obraz jako takiej osoby niezwykle, niezwykle ciepłej i takiej przyjaciel świata, ludzi, zwierząt, roślin. Mhm. A porównania do mamy nie były nigdy dla ciebie przekleństwem? Liczyłam się z tym, ale z drugiej strony byłam z tego bardzo dumna zawsze. Oczywiście ludzie zarzucali mi to, że jestem do niej podobna, albo że kopiuję jej styl. Dla mnie zawsze było jasne to, że tak naprawdę ja nie mam żadnej potrzeby kopiowania jej stylu, bo wszystkie rzeczy, które ona miała, przekazała mi w genach. I ludzie do dzisiaj się zastanawiają, jak to jest możliwe, że ty jesteś taka podobna, a taka, ja mówię, a do kogo mam być podobna? Dzieci są podobne do swoich rodziców. Kropka. Jakby dlaczego ktoś w ogóle jeszcze poddaje to pod wątpliwość? Dzisiaj, kiedy sama jestem mamą i widzę podobieństwo mojego syna do mnie, a tak naprawdę mój syn jest najbardziej podobny do swoich dziadków, czyli do mojej mamy i mojego taty, to myślę sobie nad tym, jaki to jest fascynujący świat, tego świat biologii, genetyki. Gdy publiczność słyszy Ada Rusowicz, to myśli artystka pomnik. Twoje piękne słowa o mamie jeszcze bardziej utwierdzają mnie w tym, jak wiele cudownych cech miała. Czy twoja mama miała jakieś ciemne strony? To jest ciekawe pytanie, dlatego że nie słyszałam nigdy o nich. Myślę, że
była takim człowiekiem, który dzisiaj można by było te cechy potraktować jak właśnie wady, to, że była taką właśnie tradycjonalistką, to w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że byłaby za mało elastyczna jak na XXI wiek, prawda? Ale ja myślę, że wracanie do tradycji to jest no coś takiego pięknego, bo ona zawsze dbała o to, żeby była rodzina, zawsze dbała o to, może to jest, można powiedzieć, że to jest właśnie staroświeckie, staromodne dzisiaj. No ja dalej będę to uważała, że to jest jakby, że to jest, z tej ciemnej strony, dobra, złapałam, mam. Ponoć potrafiła wyjść w dwóch różnych butach. I kompletnie rozczochrana, w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Była dość roztrzepana i zawsze uderzała się o coś. Nie było momentu, kiedy nie przeszła i się o coś nie walnęła. A z drugiej strony potrafiła właśnie wyjść w tych dwóch różnych butach, a faceci i tak się za nią oglądali. Mhm. Że co, bo to była osobowość. Po prostu jak ona wchodziła, naprawdę nie musiała mieć żadnych cekinów na sobie. A i tak, bo wchodziła ona, po prostu miała coś takiego, jakiś taki czar. Jak była małą dziewczynką, to sprzedawała kwiaty. I podszedł jakiś facet, znaczy małą, no dziewczyną, podszedł facet i mówi, że chce wykupić cały bukiet, wszystkie kwiaty, które ma. Wykupił, po czym jej wręczył. No musiała mieć w sobie coś magnetycznego. Mhm. Gdy zginęła, byłaś małą dziewczynką. Jak przeżyłaś jej odejście? To była odroczona żałoba. Dlatego, że jako siedmiolatka kompletnie nie rozumiałam, co to znaczy stracić mamę. To znaczy, nikt ze mną też nie rozmawiał na ten temat, więc nie miałam szansy przeżyć tej żałoby, tej straty. Po prostu ucięłam temat. Uznałam, że jej nigdy nie było. I przez wiele lat żyłam w takim wyparciu, że był taki człowiek, ale w zasadzie tak jak przez mgłę. Był, a może go nie było. To było oczywiście radzenie sobie z traumą straty jej. Dla dziecka matka jest największym obiektem. Mówi się, że to jest obiekt prymalny, czyli ten najważniejszy. Tak naprawdę można powiedzieć, w wieku 20 lat zaczęła do mnie docierać ta strata, kiedy stawałam się kobietą, kiedy zaczęłam rozumieć, że bez wrócenia do tej żałoby nie pójdę dalej. Czy kiedykolwiek odczuwałaś później jej obecność? Widziałaś jakieś może znaki, których często szukamy, gdy odejdą nasi bliscy? No, więc ludzie wiedzą, że jestem trochę czarodziejka i wiedźma. I tak, mam połączenie, dostaję znaki, zawsze czuję jej obecność. W moim życiu zdarzają się cuda. Zwłaszcza gdy ludzie są blisko mnie, to też są zafascynowani tym, jakie czasami znaki potrafię dostać. Widzisz ją w świetle, w naturze? Ona mi daje znać poprzez swoje piosenki, poprzez sytuacje, okoliczności, daty. To są niezwykłe historie. Poza tym mój syn jest bardzo do niej podobny, więc to też jest forma znaku. Czy w Twoim domu znajdę jakąś pamiątkę po Twojej mamie, która jest dla Ciebie wyjątkowo ważna? Mam kilka pamiątek, bardzo ważnych dla mnie. Mam po niej pierścionki. Kochała pierścienie, zwłaszcza takie rosyjskie, przywoziła z ZSRR, jak jeździli do Związku Radzieckiego na duże trasy czy do Stanów. Nosisz je czy chowasz? To są moje relikwia i czasami je noszę. No to właśnie relikwia takie, no. Czasami je noszę, ale jest śmieszna historia związana z tymi pierścieniami. Bo moja matka kochała zawsze orzechy, ja też kocham, moje dziecko też kocha orzechy. I
przed koncertami ona zawsze sobie lubiła łupać te orzechy i miała koncert, łupała te orzechy, tu miała w gazetach te wszystkie łupiny i w tym momencie ktoś krzyczy Ada na scenę, a ona miała zdjęte te wszystkie pierścienie, bo kiedyś była modne te wszystkie takie pierścienie na każdym palcu. I te złoto, te wszystko razem z tymi łupinami z cyru do kosza i na scenę wyleciała. I nagle patrzy, trzyma mikrofon, a mówi, co ja zrobiłam. Więc to są fajne rzeczy. Mam kilka pamiątek. Mam fajną pamiątkę, parę sukienek. Mam pamiątkę z festiwalu na Malcie, gdzie moja mama wystąpiła razem z Davidem Bowie i tam nawet coś jej skrobnął. To był chyba 68 rok. Mam zdjęcia, mam kożuch, w którym była ubrana w filmu Kulig, który noszę w fantastycznym stanie. Co najpiękniejszego w sobie zostawiła w tobie? Oj, myślę, że wiele i ja to odkrywam. To znaczy, myślę, że z każdym rokiem coraz więcej odkrywam. Wydaje mi się, że dużo mam cech charakteru. Moja mama kochała starocie. W ogóle zbierała. Mieliśmy w domu taki antykwariat, bo nas ze wszystkich zakątków świata potrafiła przywieźć. A to ikony, a to jakieś lampy japońskie, a to no, muzeum. No. A ja też mam taką właśnie. Też mam taką tendencję właśnie do. Kocham stare rzeczy. I wiesz, co jeszcze zostawiła? Błysk w oku zostawiła. Może.